Krainie Dobranocy. Tak cudowny temat wpadł do głowy organizatorom, dlatego że w tym roku obchodzimy 60-lecie Misia Uszatka i również kilka innych bajek obchodzi swoje jubileusze. Piesek Reksio na przykład 50-lecie. To już 22 turniej i mamy nadzieję, że do ćwierćwiecza wytrzymamy. Wiele słyszy się o tym, że dzieciństwo to najpiękniejszy okres w życiu człowieka. Kojarzy się nam najczęściej z ciepłem domowego ogniska, ze słodyczami, które babcia kupowała specjalnie na przyjazd ukochanych wnuków, z zabawkami, które mogły być zniszczone, ale były najważniejsze na świecie, ze spędzaniem czasu w piaskownicy czy na huśtawkach i zawieraniem pierwszych znajomości. Dzieciństwo to także czas bajek, a szczególne miejsce wśród nich zajmują dobranocki, na które każdy z nas czekał z zapartym tchem, a kiedy wybijała 19, zasiadał przed telewizorem z wypiekami na twarzy i zastanawiał się, co będzie dalej. Kto z nas nie wspomina z sentymentem Misia Uszatka, rozbójnika Rumcajsa, Pszczółki Mai czy Gumisiów? Dziś, korzystając z okazji, że zebraliśmy się tutaj wszyscy, cofnijmy się odrobinę w czasie i wraz z uczestnikami turnieju powróćmy do Krainy Dobranocek. Cieszę się bardzo, że tu w sercu Wrocławia, w ratuszu, w tym pięknym ratuszu, w tym historycznym miejscu dzisiaj będziemy mogli nagrodzić, podziękować, pogratulować naszej pięknej młodzieży. Ja już wam gratuluję za to, że wy w swoich województwach zajęliście czołowe lokaty pierwsze. I tu już z samego początku wam gratuluję za to, co przedtem żeście osiągnęli. A to, że dzisiaj jesteście, to są dodatkowe gratulacje i wam wszystkim gratuluję odwagi, gratuluję wam tego, co żeście zrobili, bo oglądając te piękne wypieki, myślę, że są one i również smaczne. Drodzy młodzi przyjaciele, niech ten konkurs ogólnopolski turniej na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik, piekarz będzie waszym takim pierwszym, najpoważniejszym startem do dalszych pięknych konkursów, z którymi w życiu się zmierzycie, jeżeli będziecie w swoim zawodzie pracowali. A może i nie tylko, może w innych, różnych konkurencjach. Chciałbym dzisiaj podziękować tutaj nauczycielom, tym wszystkim, którzy tą młodzież przygotowali do tego ogólnopolskiego turnieju. Podziękować organizatorom, podziękować pani dyrektor, wszystkim nauczycielom ze szkoły numer 5, bo to główny ciężar to właśnie szkoła, nasi mistrzowie. Pragnę podziękować panu mistrzowi Wolakowi Wincentemu, którego odbywały się praktyczne zajęcia, gdzie wykonywane były te piękne wyroby, że właśnie w tej cukierni było to wykonywane. Chciałbym również podziękować panu Stanisławowi Kibale, którego piekarze terminowali i uczyli się, pokazywali to, co potrafią, to, co dzisiaj oglądamy i z czego jesteśmy tak bardzo zadowoleni. Rozmawiając z komisją, rozmawiając z koleżankami, kolegami rzemieślnikami, oceniają to te wasze wyroby. Zresztą ja nie jestem cukiernikiem, bardzo mi się to podoba, ale ci, którzy oceniali, bardzo wysoko ocenili wasze wyroby. Cieszy to, że przyjeżdżacie z różnych zakątków Polski. Są uczniowie, którzy pochodzą z niewielkich miast, miasteczek i zajęli czołowe lokaty. Z tego miejsca chciałabym serdecznie pogratulować młodym ludziom odwagi, bo podjęcie decyzji, że startuje w jakimkolwiek konkursie czy turnieju, wymaga odwagi. Nie zawsze potrafimy powiedzieć sobie, że ja jestem w tym obszarze dobra czy dobry, że ja sobie poradzę. Oczywiście boimy się, ale tutaj wsparcie macie od nauczycieli, od rzemieślników
I jeżeli czasami namawiamy Was 5., 6. czy też 17. raz, startujcie w konkursach, bierzcie w nich udział. I jeżeli nam się to udaje, jesteśmy niezwykle wdzięczni za to. Mam nadzieję, że ta wdzięczność także będzie z Waszej strony. Że po latach przypomnicie sobie o tym, że braliście udział w takim zdarzeniu, że dorośli Wam pomagali i skorzystaliście z tej oferty. Sami też kiedyś będziecie dorośli. Na tyle, żeby pracować znacznie młodszymi od Was i będziecie pewnie też namawiać do podejmowania takich decyzji. Pan prezes tutaj gratulował Wam tego udziału. Za chwilę będziemy gratulować efektów ostatnich eliminacji, czyli trzeciego etapu turnieju. Mówiąc o kształceniu zawodowym, musimy pamiętać także o tym, że tutaj pojawiają się, tak jak dzisiaj, ludzie, którzy nie tylko chcą wykonywać bardzo dobrze swój zawód, nie tylko być mistrzami, ale także artystami. I ten artyzm na stole, który mamy tutaj, na stole wystawowym, który tutaj przed chwilą oglądaliśmy, doskonale widać. W związku z tym życzę młodzieży, żeby dalej kontynuowała swoje artystyczne dzieła, żeby byli bardzo dobrymi rzemieślnikami, a przede wszystkim, żeby byli dobrymi ludźmi i promowali zawód w najbliższym otoczeniu. Ogólnopolski turniej na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernika i piekarza to nie tylko doskonała promocja tych zawodów, to również okazja na prezentację umiejętności zawodowych właśnie tych uczniów klas programowo najwyższych zasadniczej szkoły zawodowej. Jest to również sprawdzian i sukces efektem będący współpracy uczniów, nauczycieli i mistrzów szkolących w rzemiośle. Wszyscy, niezależnie od zajętego miejsca, są zwycięzcami, a o poziomie tego świadczą prace konkursowe. W imieniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wszystkim uczestnikom życzę, aby te umiejętności zawodowe mogli w przyszłości wykorzystać w praktyce, w pracy, na drodze dalszej edukacji. Wszystkim życzę pomyślności w realizacji dalszych zamierzeń i planów. Wszystkiego dobrego. A teraz w imieniu uczestników turnieju głos zabiorą cukiernik Dagmara Malesa z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach i piekarz Piotr Kunz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Gdańsku. Chciałam powiedzieć, że bardzo cieszę się, że mogę tutaj być, ponieważ było to moje bardzo wielkie marzenie, które właśnie się spełnia. Mogłam tutaj pokazać swoje umiejętności cukiernicze, zobaczyć piękne miasto Wrocław oraz nawiązać nowe znajomości. Z całego serca dziękuję organizatorom, którzy włożyli wielki trud w przygotowanie turnieju. Oraz dziękuję mojej pani profesor Marcie Rutowicz za przygotowanie teoretyczne oraz mojej cukierni. Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko powiedzieć na temat tego konkursu, że konkurencja była strasznie trudna. Przeciwnicy byli bardzo dobrzy, umiejętności były na wysokim poziomie. Chciałbym podziękować mojej pani wicedyrektor Halinie Lehmann za to, że namawiała mnie w szkole za to, żebym faktycznie pojechał. Pani Magdy, której niestety tutaj nie ma. I oczywiście chciałbym pozdrowić uczestników, z którymi spędziłem naprawdę miło czas, bo szkoda, że dzisiaj wyjeżdżamy i nie mamy jeszcze chociaż jednego dnia, żeby ze sobą spędzić. Do ostatniego trzeciego etapu Komitet Główny Turnieju zakwalifikował 22 znakomitych cukierników i 12 piekarzy. Trzecie miejsce zajął Michał Swarczewski z Zespołu Szkół nr 1 z Wielunia. Drugie miejsce Czerwiński Michał z Zespołu Szkół Spożywczych z Bydgoszczy. No i zaczarowane pierwsze miejsce. Cikała Aleksandra z Centrum Kształcenia Zawodowego. Oto
trójka przed Państwem zdolnych młodych ludzi. Dzisiaj jest 25-lecie tych turniejów, ale ogólnopolski 22.